Szymon, dobre zawody rozegrałeś już w Oświęcimiu. Dzisiaj jeszcze lepsze, okraszone piękną bramką, która dała wam prowadzenie. Jesteś zadowolony ze swojego występu? Oczywiście, że tak. No, kolejne występy, kolejny cały mecz rozegrany. Bardzo cieszę i będę dalej ciężko pracował, żeby podtrzymać tę formę. Chwalą cię koledzy z zespołu. Jak ty do tego podchodzisz? Na spokojnie? Tak, myślę, że na spokojnie. To są tylko dwa mecze, tak? Sezon jeszcze trwa, więc tak jak mówię, muszę dalej ciężko pracować i potwierdzać dalej tą dobrą formę. Skoczyłeś do pierwszej drużyny zespołu juniorów. Myślisz, że jest tam więcej takich diamentów, którzy czekają tylko na szansę od pierwszego trenera? Myślę, że na pewno jest dużo fajnych chłopaków. Naprawdę zespół jest tam super i liczę na to, że coraz więcej chłopaków będzie dostawało szansę. A trudniej grało wam się dzisiaj czy w środę, gdy graliście w Oświęcimiu? Ciężko powiedzieć, to dwa różne mecze. To na pewno w Oświęcimiu trochę warunki dyktowało boisko, tak? Było gorsze. No ale oba mecze wygrane, także cieszę. Chciałbyś komuś tego gola zadedykować? Moim rodzicom.